Siemnoczko moi kochani, z tej strony widzę was Ryoko. No a dzisiaj kolejna rzecz z item shopu, a mianowicie jest to Skrzynia Szczęścia za 119 cashu. Zawiera losowy przedmiot, na przykład kamienie szlachetne, runę ochronną lub kartę najemnika, więc bierzemy to do koszyka, kupujemy, pyk. I mamy Skrzynię Szczęścia, weźmiemy sobie to i otwieramy. Zawiera przypadkowy przedmiot. Czy się opłaca? No nie do końca. 119 cashu dało nam miksturę regeneracji. Przywraca w ciągu 5 sekund 1500 punktów życia i many. To jest taka w sumie loteria, jeżeli chodzi o ten przedmiot, o tę skrzynkę, więc szczerze, no nie polecam wam tego kupować. 119 cashu możecie zainwestować w o wiele lepszą rzecz. Jakby tutaj spojrzeć, na przykład rulon déjà vu za 79 cashu, którym możecie resetować instancję i wchodzić do niej sobie na spokojnie. Wyjdziemy dzisiaj sobie troszkę poza miasto, bo tutaj jest ten event świąteczny właśnie i zaraz mi się tutaj wyrespi wielki prezent, który mogę otworzyć co godzinę. O, pojawił się wielki prezent. Co w nim mamy? Czerwona czapka Mikołaja dla nocnego elfa, czyli w sumie dla mojej postaci. Nie pamiętam, co to robi. Ja mam już założone, że połączona z normalnym przedmiotem. Czas 30 dni. Mamy na to 30 dni, dostaliśmy za darmo, kolejny prezent za, tak, za godzinę kolejny prezent. My co tutaj mamy? Pęki nie mogę tutaj dać. Zobaczymy, kto jest jeszcze. No i standardowo ścinki lekkie na samym początku przy logowaniu. No ale to standardowo. No i co, czy się opłaca kupować to w ogóle? No moim zdaniem nie. To jest 119 cashu wyrzucone tak naprawdę w błoto, bo nie wiemy, co nam się może trafić. Może sobie jakieś główki weźmiemy na godzinkę. Nie posiadam ozdób. Tutaj mam błogosławieństwo, to nie. Tutaj też ludzie handlują takimi rzeczami, którymi tak nie są potrzebne. No. Coś bardziej na expo. Tu jeszcze coś ma, eski jaki. Eski doświadczenia. Jakieś ciuszki. Do klubów. No nie, nie opłaca się tutaj, jeżeli chodzi o mnie, cokolwiek kupować. Tyle ty fantoma, ale nie ulepszone, nic nie zrobione. Mocne identy, tam były mocne identy. To bym sobie kupił, ale no. Nie będę wydawał, kurde. To tam było 3,5? Nie, no 3B w sumie, nie. No nie, na razie sobie jeszcze tutaj się wstrzymam z tym. Mam jeszcze broń do zrobienia. Tylko element w nią włożyłem, jeszcze muszę przerolować statystyki. No i osadzić jeszcze 6 kamieni. Na plecznik. Jeszcze kargi zresetować. Ale mam ręce położone. A, muszę zamknąć sobie do po ile perfekt. Ile na 700, dobra. A te ceny to tutaj z kosmosu nie walą czasem. Nie? Tyle wam powiem, że nowy gracz ma trudno, jeżeli chodzi o kupienie czegokolwiek, ponieważ już są takie ceny. Zresztą sami zobaczcie. Wejdę sobie na jakieś stoisko, może tutaj, o, pusza za, na 190 level za 25 miliardów. 30, ale osadzona. Atak fali, kamień, piątka. O, te kamienie od 19. Gdzie mam od 19? 19 to jest koral chaosu, który w ogóle się nie opłaca, bo jest tylko do broni. Nie wiem, kto mu to kupi za 1,9.
może na jakiegoś dropka albo coś, ale na 190 dropek, no tak ciężko w sumie, nie? Bez elementu, no to lipa totalna, nie? Może, że do mielenia ktoś kupi bardziej, no to 1,9 to akurat jest jeszcze w miarę taka cena, jeżeli chodzi o mielenie kamieni. Ale dobra, z mojej strony to na tyle. Jak widzicie, coś się dzieje w grze, event świąteczny dodali, więc robią cały czas coś w tej grze, a ja się z wami żegnam. Wbijajcie jeszcze na mojego Twitcha, gdzie streamuję sobie w weekendy. No oczywiście teraz niektóre weekendy będę miał zawalone, więc przerzucę to na jakiś dzień w tygodniu. Ale to wszystko będzie w moim, na moim Instagramie, więc tam będzie wszystko wyjaśnione, więc zapraszam też na Instagramie, co ja pieprza, Discordzie. Więc zapraszam też na mojego Discorda, w sumie dzisiaj jestem tak zakręcony. Ogólnie cały ten tydzień jestem tak zakręcony, że masakra. Na Instagrama zapraszam, na Twitcha oraz na Discorda, więc wszystko będziecie mieli tam w opisie. Oraz na moją stronę na Facebooku. Jest, no nie jest aż tak aktywna jak Discord, ale też ją posiadam, więc tam też zapraszam, więc trzymajcie się i na razie.